Młodzi Demokraci. Panie pośle, temat Wałęsy przewija się już od dłuższego czasu. Aktywnie włączyła się w ten temat partia rządząca z podległymi jej mediami, tak zwanymi niezależnymi, tak zwanymi już od bardzo dawna. Więc trzy nazwiska. Pan Andrzej Kryże, wiceminister sprawiedliwości podległy Zbigniewowi Ziobrze w latach 2005-2007, skazujący w PRL-u opozycjonistów na więzienie za to, że organizowali święto niepodległości w Polsce, m.in. Bronisława Komorowskiego. Pan Marcin Wolski, obecnie szef TVP2, w czasach PRL-u opozycjonista, ale jeszcze wcześniej, w latach 60. był to człowiek, który pisał do periodyku, który był propagandową gazetą wojskową. Zasady. Nie ma czasu na pana Piotrowicza, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc pytanie, czy nie mierzi pana, że pan w większości spraw głosuje tak samo jak ta banda pieprzonych hipokrytów? No nie nazywa, niech pan bardzo proszę. Ja tylko przypominam, ten program tylko jedno zdanie. Tak. Zachował się pluralizmem, podkreślam, i kulturą. I bardzo o to proszę. Nie. Za moment. To być może kolega z Platformy powinien się im poddać. Ja bardzo pana proszę, żeby szacunek dla gościa. Moich kolegów sejmowych, moich posłów Polski, którym należy się zaszczyt, bo to jest wielki zaszczyt być posłem, reprezentować innych, nie nazywał bandą, no bo to tak nieładnie, to tak nie wolno. Ja bym sędziów nie nazywał grupą kolesia, jednak ci posłowie to robią. Proszę? Ja bym sędziów nie nazywał grupą kolesia, jednak ci posłowie, którzy powinni godnie nas reprezentować, to robią. Sędziów jaką grupą? Grupą kolesi, kolesiów. No nie, ale sędziowie się nazywali kastą, sami pan pamięta ten kastą kongres. Kastą nazywa ich partia rządząca w mediach publicznych od dłuższego czasu, panie pośle. Wymiar sprawiedliwości to jest jakby osobny spór głęboki, bo tam zostało to wszystko niezlustrowane. To jest taki często relikt komuny w dużym stopniu, ten wymiar sprawiedliwości nas, niestety. No ale ja oczywiście nie chwalę stanowisk ludzi, którzy kiedyś byli po drugiej stronie tej barykady, a przynajmniej żądałbym od nich takiej ekspiacji. Dzisiaj są na eksponowanych stanowiskach. Podoba się to panu? Ja uważam, że jeżeli chodzi na przykład o pana Piotrowicza, który jest przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości, no lepiej byłoby, żeby on się z tej funkcji usunął. Tak, oczywiście, tak uważam. Tak, to byłoby godniej i tak właściwie uczciwiej. Tak? No ale to wie pan, to nie ja jestem tutaj też elementem rozgrywki w Sejmie. To znaczy rządzi teraz Prawo i Sprawiedliwość, a jednakże jak patrzymy na ogólny ton tych rządów, no to co są rządy w dużym stopniu patriotyczne. To są rządy w dużym stopniu właśnie... Jakie idiotyczne? Proszę. Nie słyszałem.